iPhone 15 Pro Max, czyli aktualnie najnowszy i najdroższy model iPhone'a. No ale czy warto go kupić? Oto wszystkie nowości, jakie ten model wprowadza. Oglądajcie! Smartfon jest wypożyczony od producenta na czas testów. Zacznijmy od tego, co widać na pierwszy rzut oka, a chodzi oczywiście o wygląd i materiały, z których ten telefon jest wykonany. Zmienił się konkretnie jeden materiał, czyli materiał, z którego wykonany jest korpus telefonu, bo w iPhone'ach 15 i 15 Pro Max wykonany jest on z tytanu Grade 5, czyli ze stopu tytanu generalnie. No a jak pamiętacie, w iPhone'ach 14 i wcześniejszych wersjach Pro była to stal chirurgiczna. Jaka jest różnica między tymi materiałami? Przede wszystkim jest to różnica w wadze, bo kiedy chwycimy sobie poprzedniego iPhone'a 14 Pro Max do ręki i tegorocznego iPhone'a 15 Pro Max, no to różnica jest po prostu zauważalna na pierwszy rzut dłoni. Po prostu czuć, że ten nowy iPhone 15 Pro Max jest po prostu lżejszy. Jest to różnica około 20 gramów. Jest to odczuwalne. Stal jest twardsza i generalnie pod tym względem tytan jej nie może przeskoczyć, ale tytan ma też swoje zalety, czyli po prostu jest bardziej odporny na upadki, ale nie zmniejsza to odporności całego telefonu, całej jakości wykonania. Po prostu ewentualnie może przy konkretnych upadkach być widoczna wgniotka w tytanie, co w stali chirurgicznej raczej by się nie wydarzyło, a przynajmniej nie w tym zakresie. Niemniej jednak, moim zdaniem, jest to zmiana na plus. Z rzeczy, które również są widoczne na pierwszy rzut oka, ale może nie aż tak istotne, no to pomniejszono ramki. Względem iPhone'a 14 Pro Max są to oczywiście zmiany milimetrowe, ale dla estetów gratka jak znalazł. No a w kwestii samego feelingu tych telefonów, jak one leżą w dłoni, no to również tutaj wraz ze zmianą tego korpusu zastosowano także zaokrąglenie tych ramek, krótko mówiąc połączono tak naprawdę wzornictwo iPhone'a 11 Pro i iPhone'ów od 12 do 14 Pro, no i wyszło coś takiego, co niby ma ramki płaskie, niby kanciaste, ale jednak lekko zaokrąglone, więc bez etui no dużo lepiej ten telefon leży w dłoni, a w połączeniu z tą niższą wagą naprawdę robi różnicę. No i nie wiem, czy zauważyliście, ale również jeżeli chodzi o szerokość telefonu, to także iPhone 15 Pro Max jest węższy, więc to kolejny argument za tym, że lepiej leży w dłoni. Więc krótko mówiąc, pod względem ergonomii naprawdę się poprawiło, więc jeżeli wybieracie pomiędzy 14 Pro a 15 Pro, to zdecydowanie ten nowszy będzie dla Was lepszym wyborem, przynajmniej pod względem tego, jak leży w dłoni. Najważniejsza moim zdaniem zmiana nastąpiła na dole tego telefonu, czyli mamy teraz port USB-C. Wymuszony czy niewymuszony, jest to dla nas wszystkich bardzo dobra informacja, no bo w końcu możemy pozbyć się kabli Lightning, przestarzałych kabli Lightning, które były z nami obecne od 2012 roku i możemy zastąpić je teraz przewodami USB-C, czyli tymi samymi przewodami, które podłączamy do laptopów, do tabletów, no i także do telefonów z Androidem. Teraz również możemy podłączyć je do iPhone'a, dokładnie ten sam przewód. No i tutaj też ważna informacja, że jest różnica pomiędzy iPhone'em 14 Pro i Pro Max, a zwykłymi 15-kami, bo w zwykłych 15-kach zastosowano zwykłe USB 2, natomiast w tych lepszych modelach USB 3, które pozwala nawet na 20-krotnie szybszy transfer danych. Więc oczywiście Apple musiało tutaj coś dać gorszego w tych tańszych iPhone'ach, więc też jeżeli chcecie dużo zgrywać zdjęć, filmów i tak dalej, no to to jest też argument za tym, żeby dopłacić do tego droższego modelu, bo faktycznie USB jest tutaj w wyższym standardzie. Teraz jest także ładowanie zwrotne w iPhone'ie, czyli krótko mówiąc, za pomocą iPhone'a 15 możemy ładować innego iPhone'a albo generalnie inne telefony. Spójrzcie jeszcze raz, mam przewód podłączony do iPhone'a 15 i teraz podłączam do 14 i uwaga, włącza się ładowanie. Kolejną nowością jest przycisk akcji, który zastąpił suwak trybu cichego i dzwonka. Przycisk akcji jest po prostu pojedynczym przyciskiem umieszczonym nad guzikami głośności. Moim zdaniem to rozwiązanie nie jest jeszcze w pełni rozwinięte, to znaczy ma dużo więcej możliwości. W tym momencie działa to tak, że w ustawieniach mamy specjalne menu, do którego możemy przypisać niestety tylko jedną akcję. Czyli wybieramy sobie zdefiniowane rzeczy, ale możemy też wybrać różne funkcje z menu dostępności, więc tak naprawdę tych możliwości jest troszeczkę więcej. Jedną z tych funkcji jest oczywiście możliwość właśnie włączenia trybu cichego. No i jak to teraz działa? Kiedy naciśniemy raz na ten przycisk, to otrzymujemy informację, jaki tryb na tym przycisku akcji jest włączony, a kiedy przytrzymamy, to wyzwalamy właśnie te
konkretną akcję. Dodatkowo w centrum sterowania pojawiła się teraz, tak jak na iPadzie, ikonka również, która pozwala nam na przełączanie trybu cichego, trybu dzwonka. Dlaczego moim zdaniem nie jest tutaj wykorzystany potencjał? Dlatego, że nie mamy możliwości różnych akcji przypisania do różnego zachowania się tego przycisku, czyli na przykład pojedynczy klik, podwójny klik, czy przytrzymanie tego przycisku. Mam nadzieję, że w aktualizacji oprogramowania, chociaż jest to Apple, więc prawdopodobnie może dopiero w iPhone 16, ale mam nadzieję, że kiedyś coś więcej z tym zrobią. Na ten moment dajcie znać, czy wy byście przypisali inną akcję do tego przycisku, na przykład otwarcie aparatu, czy może jeszcze coś innego. Dajcie znać, czy macie pomysły, jak to wykorzystać. Czas powiedzieć coś o aparatach, bo tutaj również sporo się zadziało, nie tylko względem kwestii technicznych, ale także jeżeli chodzi o oprogramowanie. Natomiast cały czas mamy do czynienia z matrycą 48 megapikseli, jednakże Apple twierdzi, że jest oczywiście ona ulepszona względem poprzedniego roku. Co się zmieniło? Zmieniło się sporo w samej aplikacji aparatu, ale także w ustawieniach. I już Wam pokazuję, o co chodzi. Kiedy otworzymy sobie aplikację aparatu, to pierwsza nowość, która nam tutaj się ukaże, to możliwość wyboru ogniskowej obiektywu. Możemy wybrać pomiędzy 24 mm, 28 mm, no i 35 mm. Oczywiście to wszystko odbywa się w ramach tej 48 megapikselowej matrycy, tak samo jak i dwukrotny zoom odbywa się w ramach 48 megapikselowej matrycy. Nowością w iPhone 15 Pro Max jest także przybliżenie pięciokrotne, czyli w tym momencie nie trzykrotnie, tak jak w poprzednim iPhone'ie, a pięciokrotnie ten właśnie obiektyw pozwala nam wykonać takie przybliżenie optyczne. Podobno nie jest to obiektyw peryskopowy, ale jakoś go ulepszyli. Jeśli chodzi o wideo HDR, to była już możliwość wcześniej nagrywania w 10-bitowym szerokim zakresie tonalnym i w Dolby Vision, ale teraz możemy to robić w 4K i w 60 klatkach, ale musimy podłączyć do iPhone'a zewnętrzny dysk SSD, żeby to robić. Na szczęście możemy to zrobić, no bo jest port USB-C. Dzięki czemu można taki dysk tutaj wpiąć. Po pierwsze, pierwszy raz w historii, a przynajmniej względem poprzednich modeli, możemy wybrać rozmiar finalnego zrobionego zdjęcia. Czyli albo 12-megapikselowe, albo 24-megapikselowe. Druga nowość jest taka, że mamy tutaj całe narzędzie ProRAW, no i możemy sobie wybrać, w jakim rozmiarze i w jakim formacie mają być wykonywane właśnie zdjęcia w tym formacie RAW. No to taka bardziej zaawansowana funkcja. Nagrywanie wideo zaznaczamy Apple ProRes, no i tutaj możemy wybrać kodowanie, czyli albo HDR, albo SDR, albo log, czyli tak zwana szmata. No i zobaczcie, kiedy włączymy sobie loga, no to mamy taki oto format, czyli coś, co potem w postprodukcji można sobie pokolorować, dostosować, zastosować tak zwanego luta, żeby to wyglądało, no mniej więcej tak, ale oczywiście lepiej, no bo po to używa się tego formatu log, żeby ten finalny film wyglądał jeszcze lepiej. W ustawieniach macie też możliwość dostosowania tego, o czym mówiłem na samym początku, czyli tych tak zwanych wirtualnych, dodatkowych obiektywów. Możemy je sobie nawet całkowicie wyłączyć i nie będzie nam się to pokazywało wtedy w aplikacji aparatu, ale możemy też ustawić, jaka ogniskowa ma się nam załączać domyślnie. Oczywiście 24 to ta najbardziej szeroka, a 35 to ta nieco węższa i nawet jest tutaj pokazane, jak bardzo przybliżany jest obraz. Także według Apple jest tutaj 7 aparatów, to znaczy 7 możliwości robienia zdjęć, no bo te obiektywy pozwalają na to wszystko. 3 podstawowe, główny, który ma te 3 ogniskowe, dodatkowo teleobiektyw z pięciokrotnym przybliżeniem, no i teleobiektyw, w cudzysłowie, wbudowany w ten 48-megapikselowy aparat główny, który można zrobić tak zwane bezstratne dwukrotne przybliżenie. No i ultra szeroki kąt, który się nie zmienił prawdopodobnie względem poprzedniego roku, oferujący także tryb zdjęć makro, więc łącznie wychodzi nam 7. Znacie już wszystkie nowości, jakie trafiły do najnowszego iPhone'a 15 Pro Max, ale część z tych nowinek jest również dostępna w najnowszym, najtańszym iPhone'ie 15. I to moim zdaniem ten model zapowiada się na wielki hit sprzedażowy, bo ma nie tylko cechy iPhone'a 15 Pro, przynajmniej niektóre, ale także kilka ulepszeń, które były już na pokładzie poprzednich iPhone'ów Pro. Więc jeżeli chcecie, żebym teraz zrobił odcinek analogiczny właśnie o iPhone'ie 15, to koniecznie napiszcie w komentarzu. A tymczasem do zobaczenia kolejnym razem. Sprawdźcie inny nasz film tutaj. Trzymajcie się, pa, pa!